Siemanko wszystkich, witam w drugiej części z montażu schodów strychowych, czy tam schodów na poddasze, zależy kto jakie co i jak to nazwie. Dzisiaj Wam pokażę sam montaż schodów i pokażę Wam jak zrobić taką tą tymczasową podporę moim sposobem, znaczy moim, to nie tylko mój chyba sposób, gdzieś pewnie ktoś go używa taki, ale najprostszy moim zdaniem. Takie, żeby wiecie, można było wsadzić schody, żeby one sobie chwilowo leżały na tym, żeby można było je poprzykręcać, ustawić równo. Także pierwsza co rzecz, którą trzeba by mieć i zrobić, to jest najlepiej laser. I laser musicie ustawić w ten sposób, aby świecił nam tak jakby na równo z regipsem, który przyjdzie tutaj, bo schody mają się zlicować później z regipsami, które będą, tak? Czyli jak zrobimy już sufit, chyba że ktoś już ma sufit, to ma uproszczoną sprawę, ale tak jak ktoś nie ma sufitu, a najpierw robił skrzynię, to ustawiamy sobie laser tak, żeby świecił pod. Jest to mniej więcej 1,5 cm i ja przynajmniej tak będę robił. I teraz tak, tutaj ja mam te. Ja sobie już zrobiłem. Najprostszy sposób, żeby ktoś wiedział, montując same haki, gdzie ma być laser. Ja sobie wsadziłem po prostu już przygotowany profil i odrysowałem linię górną tego tutaj. Laser ma mieć idealnie pod tą linią i wtedy wiem, że to będzie ta płaszczyzna, na której się będą opierać schody. No i co? Bierzemy sobie tarkę, jakiekolwiek śrubki, ja akurat mam już śrubki w kieszeni, bierzemy sobie takie coś i zamontujemy pierwszy tak. Mniej więcej tędy ma iść, to jest do 5 cm od tego, od jak to się nazywa, do 5 cm od krawędzi ma iść ta podpora, no 5, nawet jak. O, ja mam w ten sposób, biorę sobie śrubkę, oczywiście to później odkręcamy. Kurczę, nie zmieniłem bita, poczekajcie. A już zmieniłem na szybkiego. Wkręcałem na Torxa. I nieprzygotowany jest przecież. Później w to bierzemy, włożymy później w to włożymy sobie normalnie profil i na tym będzie leżało, leżały będą schody tymczasowo. Tylko że teraz tak, ja mam za długie śrubki. Czekajcie, muszę znaleźć inne śrubki. Musiałem pokombinować, bo nie mam takich śrubek. Wszystkie mam dłuższe i by przechodziły na wylot, a tak nie może być. A poza tym nie uszkodzę w takim razie tej. Wkręciłem to na 3. Ustawiam sobie teraz tutaj, tak żeby mi laser był centralnie pod tym. Tak. Biorę sobie teraz jakiegokolwiek wkręta. Akurat ja mam czarnuchy. I wkręcamy. Można sobie to jeszcze ustawić. Tylko czy to będzie. Będzie przechodzić pod tym tak trochę średnio. Byłem bardziej w lewo. Można by kombinować z deskami jakoś czy coś. Ale ja akurat robię to tak. Znaczy zrobię to tak. To jest tylko chwilowe, po to, żeby po prostu zamontować te schody. Spokojnie wytrzyma. Jeden mamy. I tak samo muszę jeszcze 3 zrobić. Potem zakładam tu profil
i schody, jak się oprą na tym profilu, to to jest wysokość, na jakiej one mają być. Ale zanim zamontujemy te schody, to pokażę Wam jeszcze coś, bardzo ważną rzecz, jeśli ktoś robi paroizolację. Ale to dopiero jak będę już miał porobione wszystkie rzeczy tutaj. Zobaczymy, czy to dobrze ustawiłem. Chciałem tam jakieś dwa takie profile. Wsadzimy je i zobaczymy, czy to się spisze, czy nie. Przestawię sobie. Powiem Wam, że to, co uderzyłem się w tą rękę, tak mi napuchła. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj normalnie boli jak diabli, ale nie ma wyjścia, trzeba robić. Tak? Chyba jest poziom, nie? Jest ok. Jest ok, teraz drugi trzeba sprawdzić. Ciekawe, czy drugi też się uda. Powiem Wam, że myślałem, że to będzie prostsze. Naprawdę, przez te powyginane belki naprawdę dużo trzeba było się namordować. Jest idealnie. Zobaczcie. Nie, mam nadzieję, że widzicie teraz to na kamerze. Także jest git. Na tym schody. Wytrzyma spokojnie 20 parę kilo. Bez problemu. Dobra, teraz trzeba się wziąć i rozmontować schody. Nie wiem, czy to mi się uda teraz tutaj tak zrobić. To mogę odłożyć. Murek przynosiłem, bo jak kleiłem te płyty jedną z drugą, to ciężkim naciskałem. Muszę to wyciągać. Poczekajcie, ja sobie oczyszczę, wyjmę to, co mam wyjąć z nich. I bo to samo montujemy same schody z tym, bez dolnej klapy, nie? Dobra, mam schody. Wyciągnąłem tą dolną pokrywę. Teraz muszę je wrzucić do góry. Niestety sam tego nie dam rady zrobić, więc tego nie zobaczycie, bo przeprosić żonę, żeby mi pomogła. Mam nadzieję, że damy radę we dwójkę. Z tego względu, że tu jest na wymiar i jest dokładnie wymiar taki jak schody, no to muszę zrobić tak, że musimy te schody najpierw do samej góry wyjąć, albo ewentualnie te szyny odczepić, wstawimy schody, oj, może tak to będzie lepiej, potem te szyny z powrotem przyczepię i położę na tych szynach. Jeśli by to nie wyszło, w sensie nie tym sposobem, to innym sposobem jest tak, że musimy je wstawić do samej góry, wyjąć i po prostu wcisnąć w dół, nie? Także tak to wygląda. No dobra, ja się biorę, będziemy się widzieć, jak już schody będę miał oparte na tych szynach moich. Widzicie, zapomniałbym Wam powiedzieć jeszcze o jednym. Najważniejszą rzecz, jeżeli robicie paroizolację, to takie schody też trzeba uszczelnić, tak żeby ta para nigdzie tam nie, wilgoć nie przedostawała się na to docieplenie, które macie u góry, bo wtedy by Wam się taki wilgotny tunel dla ciepłego powietrza tworzył przy nich i tędy by cały czas szła para. Żeby to zrobić, jest kilka sposobów na to. Znaczy kilka. Sposób jest jeden, ale jego wykonania jest kilka sposobów. Albo bierzecie po prostu na przykład takie. To jest folia paroizolacyjna. No, taka tańsza, ale za testami, więc bardzo się dobrze nada. I teraz jak ją kleimy? Pierwsze co, to najlepiej sobie wziąć miarkę. I 1,5 cm odrysować linię taką tutaj. Dlaczego 1,5 cm? Ponieważ schody są na równo zlicowane z regipsem, a paroizolacja jest tak jakby nad regipsem. Więc ta przestrzeń tutaj to jest regips, więc paroizolacja musi w tym miejscu wychodzić, żeby ona była do stelaża przyklejona. Więc robicie sobie kreseczkę, to najprostszy sposób. I wiecie, że no i można nawet po całości, gdzie ja mam jakąś poziomicę. I wtedy wiecie, że ta paroizolacja nie może zejść poniżej tych kresek, tak? I teraz tak. O.
I teraz tak. No tak, jeszcze zaraz mi się rozwalą wszystkie schody. Teraz tak, albo kleicie to na jakąś taśmę tutaj, o sobie w ten sposób, tak? Albo sobie to przyklejacie tutaj po prostu taśmą i potem się to zawinie do góry, albo możecie zrobić tak jak ja, nie wiem czy się Vario nadaje do tego czy nie, ja w każdym razie machnę i wiem, że to będzie dużo szczelniejsze, chociaż chyba niepotrzebnie, ale chociaż taką cieniutką warstewkę pociągnę. Zawsze to na pewno nie zaszkodzi, a pomoże uszczelnić. Zrobi taką jakby uszczelkę, nie? Także tutaj ciągnę taką. O. To jest jedno, co ja zrobię. Pewnie przesadzam, ale przesadzam dla siebie, że tak powiem, nie? I teraz tak. Ile robić zakład? No taką połówka, myślę, że będzie w sam raz. Nawet trochę mniej mogłem. O. Przyklejamy to. To, że tam gdzieś kawałek nierówno nie szkodzi, później tak to się leci. Teraz musimy znaleźć nożyk, a to nie będzie łatwe, jak wiecie. Znaleźć nożyk u mnie to nie jest prosta sprawa. Tak jest też tym razem. Tak jest też tym razem. Że ja nie wiem gdzie jest nożyk. Kurde, z tymi nożykami. Dobra, szukam nożyka. Mam, znalazłem, nawet za bardzo nie musiałem szukać. Odcinamy sobie nadmiar. O. Bierzemy teraz taśmę. Można użyć, widziałem gdzieś na jakimś kiedyś filmiku, że używali taśmy tynkarskiej chyba, taka pomarańczowa. Nie wiem jak ona się sprawdza, ale mówił to ktoś, kto niby to robi i że taka taśma jest dobra. Nie mam takiej, mam specjalną Vario do tego i takiej też użyję. Myślę, że będzie w sam raz taka taśma. O i no tam synka możecie słyszeć, bo z babcią gada. Akurat. I taka taśma na pewno nam tutaj bardzo pomoże też w uszczelnieniu tego. I ten sam sposób robicie z każdej strony. I później ten zakład, widzicie? Ten zakład jak przyjdzie tu profil, zakład się podkleja i mamy zrobioną paroizolację. Tu jest to co przesunąłem po prostu. I tak trzeba zrobić z każdej strony schodów, w koło. Później się to będzie podklejać. Dobra, widzimy się jak schody już będą wisieć na tych naszych szynach. Na razie zdjąłem je, bo jednak je wsadzam od spodu i będzie lepiej. Sprawdzałem, już pasują. Jest ok. One w koło. Zobaczcie, tak to wygląda. Te fartuchy później będą zawijane do góry i do nich, znaczy tu będzie paroizolacja, ten fartuch, taśma Vario i w ten sposób będziemy mieli uszczelnione schody strychowe tak naprawdę przeciw pełnej paroizolacji, czyli jakby to nam nazwać jako pełna paroizolacja. Tak to wygląda. Myślę, że ważne, jeśli ktoś robi już paroizolację, no to jest ważne, żeby schody też uszczelnić. Ja się biorę za montaż ich do góry. Widzimy się jak już będą wisieć. No i dobra, schody zamontowane, znaczy zamontowane, podwieszone. Jedynie co musiałem dosłownie o 3 mm w prawo całość przesunąć, bo mi się płyty ozby nie mieściły. Znaczy zostało mi kawałeczek, dosłownie 3 mm, 4 no niecałe, przestrzeni, więc przesunąłem całe do jednych tych kawałków, już wsadziłem, widzicie, żeby sobie zrobić do tej płaszczyzny, a tutaj takie trochę kombinacja z innych płyt, ale
ale fajnie wchodzą akurat i do nich skręcę tu podwójnie tak płytkę. No to co, no to muszę się wziąć, teraz pójdę chyba do góry i od góry to zrobię, żeby kąty wyłapać i dokładnie odległości sprawdzę i tyle, no idę na górę. Dobra, jestem, mam nadzieję, że nie spadnę, bo to wiecie, tak podłogi cholercia nie ma. Więc tak, przydałoby się jakąś kładkę gdzieś zrobić. Tam mam kładki. Tam mam kładki. To położę. Chociaż tu tą stronę to mogę sobie wymierzyć tędy. Czy są na pewno kąty? Tutaj mamy kąt. No to jak tutaj jest kąt, to i tam będzie kąt. Wygląda, że jest idealnie, nie? Jak mi się wydaje. Słabo widzę, ale... jeżeli... jeszcze bym musiał tam przejść, kurde. Dobra, jakoś to zaraz ogarniemy. Żeby tam przejść, tylko jeszcze nie wiem jak. Jeszcze nie wiem jak tą kładkę zrobić. Tu mamo co zawrzeć. Jedna już jest. Może nie spadnie. Drugą trzeba, bo tu za bardzo nie ma mocy. No i dobra. Kurde, dobrze, że nie mam lęku wysokości, powiem wam, bo niby ze 3 metry będzie, ale... no zobaczcie, kurde. Idealnie, można powiedzieć. Tam minimalne przekruszenie, ale to na samych schodach chyba. Nie, no jest idealnie. Mam nadzieję, że to widać na kamerze, ale... dobra, i teraz pierwsza czynność, jaką robię. Biorę wiertarkę, zaznaczam sobie środek tej deski, bo nie można wiercić ani tu, ani tu. Trzeba na samym środku najlepiej. Znaczy, no to jest taka przestrzeń, 5 cm od tej krawędzi i 5 cm od tej krawędzi w tym kawałku trzeba wiercić. Muszę to powymierzać i będę to wiercił wtedy. No i super. I zacznę potem najpierw te tu przywiercę, albo nie, najpierw tamtą stronę. Tamtą stronę najpierw przywiercę, w sensie przykręcę, przewiercę i przykręcę, a potem, potem będę robił te i na koniec zrobię tą, bo tutaj będę po prostu kombinował, bo mi, no brakło mi tej płyty, no i co ja zrobię, no muszę kombinować teraz. Nie miałem po prostu jak wyciąć takiej płyty. Mogłem zrobić z dwóch kawałków i w sumie taką przykręcić z dwóch kawałków, to też by działało, ale już, jak już kombinuję, to będę kombinował. Potem tutaj czymś się dociepli, chyba wełną to zrobię jednak. Nie pianką, pianka może parcieć i w ogóle, poza tym może rozepchać trochę schody, załatwię trochę wełny, gdzieś tu powyciągam z czegoś, bo nie będę kupował wełny specjalnie i po prostu poupycham, a potem zrobię taką jakąś ładną deseczkę z obramówki, żeby tego nie było widać i też będzie ok. Ale tą deseczkę tu już kiedyś. Tak to wyszło, no. Trzyma się fajnie, schody rozkładałem, będą bardzo blisko, praktycznie będą kończyły się razem z tym, także wejście na nich też będzie całkiem fajne. Dobra, idę na dół, będę wiercił. Dobra, ustawiłem tutaj, jak widzicie, już pierwszą deseczkę. Będę wiercił na środku. Całość ma 22, no to jest 11, czyli na tej wysokości będę gdzieś wiercił. Aha, i przewiercam tylko i wyłącznie tą deskę, bo producent tak zaleca, pewnie żeby pęknięcia nie było czy coś.
wozbę, normalnie już się wkręcam. Śruby, jakie będę używał, to są tego typu. To tak jak normalnie ciesielskie są, no to jak widzicie, do drewna. Tylko że no nie ciesielskie, tylko takie zwykłe. Nie mam innych, a ta śruba, jak widzicie, dojdzie do tej ostatniej, więc jest długością idealna. No i tyle. No. Biorę się, przewiercę, przykręcę z wami ze dwie i dalej będę sobie robił sam, bo ten filmik to już tak długi będzie, że... Aha, i producent zaleca tutaj bodajże raz, dwa, trzy. No ja w tym miejscu będę robił dwie i tu jedną i tam dwie chyba. Zobaczę jeszcze, jak to wyjdzie, bo tam widzę, że jest trochę dostęp gorszy. Zobaczymy. Jest na środku. Gdzieś tutaj. Dobra. Okej. Równo nie wziąłem. Skrętarki to się. Pierwsza śruba. Tego chyba wziąłem albo za słabo docisło. Ładnie na równo wyszło. Tu docisło. A też nie jest. Nie wyszło na drugą stronę, więc jest ok. Przykręcę jeszcze jedną tutaj. No, to muszę sobie wstawić tu. Tak, dalej. To jeszcze tam dopchnę. Albo teraz z drugiej strony przykręcę. No powiem wam, że dzisiaj mi te schody dały w kość. Naprawdę. Przez tą ręką boli mnie cały dzień. Puchnie cóż to gorzej. Tak, tu jeszcze muszę trochę dosyć. A niby tylko zamontować schody, nie? To jak to teraz zrobić, by się tam dostać? Wiecie? Bym to w inny sposób. Dojść tam do nich. To biorę. To biorę. To sobie przywiesimy. Z tym idziemy. To tu położyć. Spadnie? Nie spadnie. Dobra. I teraz tak. Pierwsze co, to musimy dostać się do tej. O, właśnie do tego. To musi być z tej strony do kanta. Na równo. Aha, miarka. No nie spadnie. Wysokość wiedział na jakiej. Nie chcę mazać po nich, dlatego nie będę. Kurde, tam nie dojdę. Jak ja mam to przykręcić, jak ja tu nie dojdę? W sensie... No przecież nie będę rozbierał tych schodów. Czekajcie, muszę przemyśleć. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale tu pokazuje, że mniej więcej tu dopiero się wierci. I tak to wygląda na tym rysunku. Zobaczcie. Widzicie, że nie przy samym tym, tylko dalej. Więc ja spokojnie sobie tutaj ustawię tą.
Muszę dociskać delikatnie. Gdzie miarkę dodałem? Tak. Dziesiątka poniżej sprężyny. Wiercimy. Kurde. Ale fart. Ale fart. Kurde, nie mam jak do śrubki się dostać. Mamy śrubkę. Wkręciło mi w tamtą tą. No i na bo. Coś średnio skręciło, nie? Tak, coś średnio to skręciło. Dobra. A jak tu na instrukcji pokazuję jeszcze raz, że to ile tych w trzech miejscach. Raz, dwa, trzy. Dwa na, jeden na przodzie. I ten jeden na przodzie ma być tu, bo tu jest ten zamek. A dwa mają być w tamtym miejscu. Czyli dwa przyjedniemy tutaj. Tak. No to tak samo zrobię. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, kręcę dalej, bo za dużo będę wam tego miał później do składania i będzie się 6 dni wrzucać. Zobaczycie, jak już będę miał w koło zrobione. No i zamontowane. Zostało mi tylko odkręcić te. Pokażę wam, jak to porobiłem. To, że producent zaleca na 9, producent nie chce zaleca. Ja tu wzmocniłem, tu dałem dwie, tu dałem trzy, tu dałem dwie, tu dałem jedną. No i tak podokręcałem więcej. Może przesadziłem, ale wolę nie spaść z tego. No i takie schodki z takim koszem. Tam będzie jeszcze jeden schodek. Także stąd stopień trzeba będzie dosyć wysoko dać, bo to jednak, powiem wam, wyszło więcej niż myślałem, że to wyjdzie. Bo liczyłem, że będzie nie więcej jak 30 cm, bo coś mi się zdaje, że jest więcej. No, 35 cm. 35, a tu między schodkami jest 24. No to jest trochę wyżej, no ale co zrobi, no. Mogłem to zrobić jeszcze niższy schodek. W sensie coś pokombinować. Ale mi to nie przeszkadza. Ten jeden krok można dać trochę wyżej. Tym bardziej, że jak tutaj będzie już później podłoga zrobiona, to porobię barierki takie, żeby było za co się złapać też do wychodzenia. Tak samo tutaj będzie barierka. I tu widziałem już takie fajne, można dokupić oryginalnie. W sensie takie, wiecie, oryginalne, no nie? No i tak to wygląda. Nie było łatwo, powiem wam. Myślałem, że będzie dużo łatwiej, ale ze względu na to, że te belki były tak pokrzywione, zajęło mi pół dnia, żeby wyłapać te kąty. Naprawdę. Tragedia. Tragedia. No kicha, że tych płyt mi brakło, by było tak fajnie tu po całości, a tak wyszło takie coś. Ale może nawet lepiej, że wyszło takie coś, bo później właśnie będzie miejsce na te rączki takie, żeby tu też zrobić do przytrzymania. No i tyle. Marcin, uciekaj. Mój synek. To biega w samych gaciach. No bo już mamy wieczór, idzie spać. Dobra. I tyle. Trzymajcie się, zapraszam do innych filmów. Cześć.